Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś nie będzie żadnej realizacji, nic nie będziemy robić, za to troszkę porozmawiamy, podyskutujemy. Tematem naszej dyskusji dziś będzie, jak już zapewne widzieliście po tytule filmu, jaką frezarkę wybrać dla Majsterkowicza. Bardzo często spotykam się z tym pytaniem na forach dyskusyjnych i na forach związanych ze stolarstwem. Bardzo dużo ludzi początkujących noszących się z zamiarem zakupu swojej pierwszej frezarki zadaje właśnie takie pytanie, jaką frezarkę kupić. Z reguły ludzie mają w tym pytaniu taką myśl, że ktoś im powie kup konkretnie tą i tą i będzie zadowolony, będzie ona swoją pracę dobrze robiła i tak dalej, ale każdy majsterkowicz jest inny. Każdy ma inny portfel, inny budżet, który może przeznaczyć na zakup frezarki. Także dylemat jest dość spory, i frezarek na rynku też jest dość sporo, i naprawdę nie dziwię się początkującym, że mają problem z wyborem, na co się zdecydować. Może zaczniemy od tego, że frezarki też dzielą się na różne typy. I jednym właśnie z argumentów, które trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze pierwszej frezarki, to co chcemy tą frezarką robić. Frezarki podstawowa taka, jakby to powiedzieć, podział frezarek jest taki, że są frezarki górno i dolno wrzecionowe. Górno to są takie elektronarzędzia, jak widzicie tutaj. Dlaczego górno Z tego względu, że frezarka, gdy pracuje w ten sposób, wrzeciono jest u góry. A frezarki dolno to już nie są elektronarzędzia, tylko to już są stacjonarne urządzenia, stacjonarne maszyny dla profesjonalistów i większych zakładów stolarskich. Majsterkowicz ze względu na ograniczenia miejsca nie kupuję na sam początek od razu takich dużych narzędzi. Oczywiście znam wielu amatorów, którzy mają u siebie bardzo profesjonalne maszyny, ale na sam początek pierwsza frezarka, jaką kupuję majsterkowicz to jest frezarka górno Jest to frezarka tego typu. Oczywiście, jeżeli już mówimy o tym podziale dolno- i górno-wrzecionowe frezarki, bardzo dużo osób decyduje się na zamontowanie takiej frezarki pod blatem. Dokładnie tak samo jak ja mam tutaj zamontowaną pod stolikiem. Wy widzicie na filmie tylko podejrzewam czarną dziurę, bo tam troszkę słabo jest oświetlone w tej wnęce, ale tam jest umieszczona frezarka do góry nogami i podnosząc frezarkę do góry, frez wysuwa się przez otwór w blacie i w ten sposób mogę frezować na blacie. Jest to naprawdę bardzo duże ułatwienie, bardzo Pomaga, właśnie jeżeli chodzi o szybkość pracy, o precyzję pracy, jest dużo wygodniejsze niż trzymając frezarkę w ręku. Można osiągnąć większą precyzję poprzez ustawienie frezu na odpowiedniej wysokości i dociskając materiał do przykładnicy. Mamy pewność, że szybko i w prosty sposób wyfrezujemy materiał tak jak chcemy. Nie musimy się bawić z jakimiś ustawianiem jakiś listewek, ściskaniem tego ściskami, żeby frezarką prowadzić po prostu przy, przy listwie i żeby ten rowek wyszedł tam równo. Następny podział, jeżeli chodzi o frezarki górno to są frezarki większego typu. One są mocniejsze, z reguły silniki mają od 1000 W do powiedzmy 2500 W mocy. i Są też mniejsze frezarki tego typu. Tak zwane jednoręczne krawędziówki, które mają mocy no powiedzmy do 1000 watów. Są słabsze. No i teraz pytanie podstawowe, takie pierwsze, jako pierwszą frezarkę, którą byśmy kupili. Czy właśnie tą mniejszą jednoręczną, czy tą większą dwuręczną? Tutaj musimy sobie postawić kolejne pytanie: co chcemy tym robić? Bo jeżeli chcemy, pracujemy przy płytach meblowych, przy wiórze, to w zupełności wystarczy nam na sam początek ta mniejsza fryzarka. Ona ma mniejszą moc, ale do płyt wiórowych nie potrzebujemy aż tak dużej mocy. Ale jeżeli pracujemy z litym drewnem, zwłaszcza twardym, no to jednak mocniejsza. Tutaj jest jednak ta mała frezarka jednoręczna, troszkę tej mocy brakuje, żeby wykonać jakieś większe prace. Ona jest naprawdę idealna i świetna, jeżeli chcemy załamać krawędzie, jeżeli chcemy nie, wykonać jakiś mały delikatny rowek, jeżeli chcemy wyfrezować napisy, to ona jest naprawdę super. Ją trzymamy w jednej, w jednej ręce. Nie ma dużej mocy. Te frezy są też no, mniejsze, po prostu się w niej stosuje, bo duży frez, yy, znaczy, no, nie da rady. No da radę Dużym frezem też wyfrezować, tak, ale ale po prostu trzeba patrzeć na to, że ten zbiór będzie delikatniejszy, mniejszy. Nie będziemy zbierali aż tak dużo, jak możemy zebrać tą dużą. Wtedy przy małym, delikatnym zbiorze wystarczy, że złapiemy ją w jedną dłoń. Na pewno nam jej nie wyrwie. Także przy minimalnym zbiorze taka fryzereczka jest idealna. No ale jeżeli pracujemy z litym drewnem twardym i z dużymi elementami, gdzie po prostu musimy wyfrezować dużo i szybko, no to jednak ta mała to jest po prostu zabawka, którą byśmy się bawili pół dnia, żeby wyfrezować jeden rowek. Za to taką większą, bez żadnego problemu ten sam rowek wyfrezujemy dużo szybciej. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Na pewno nie powiem Wam, jakiej firmy kupić frezarkę i którą wybrać, bo nie jest to jakiś film reklamowy i marketingowy. Każdy ma, słuchajcie, inny gust, inne podejście do pewnych rzeczy. Każdy ma, jak już prędzej wspomniałem, inną grubość portfela. Zasada jest jedna: kupcie najlepszą frezarkę w swojej klasie, na którą was teraz stać. To na pewno zaprocentuje w przyszłości niezawodną pracą, na pewno wam dłużej posłuży. Mocniejsze frezarki, słuchajcie też i lepsze frezy, bo jeszcze do frezów wrócimy. Kupując lepszą frezarkę i lepsze frezy mamy zagwarantowane to, że tą frezarką szybciej wykonamy pracę niż taką zwykłą marketową kupioną gdzieś w markecie i frezem marketowym. Z tego względu, że te narzędzia są mocniejsze, frezy są bardziej wytrzymałe, możemy większym zbiorem zebrać to samo, co mamy do zebrania. Niestety taką marketową frezareczką i marketowym frezikiem po prostu bawimy się mniejszym zbiorem. Wykonamy tą samą pracę, ale zamiast na Dwa razy musimy przejechać tą frezarką, 3-4 razy. Także też da radę. Nie ma wymówek, że ja mam słabą frezarkę i czegoś nie mogę zrobić. Wszystko da radę zrobić, tylko po prostu trzeba troszkę więcej na to czasu. Poprawiłem trochę światło. Ustawiłem sobie lampę. Yy, już może nie będę tak ciemno wyglądał na monitorze jak przed chwilą. Ale strasznie świeci mi w oczy. Także jak będę mrużył, to pamiętajcie. To jest wina lampy. To... Wczoraj nie było imprezy, nie jestem wczorajszym, to wina światła. Wracając do frezarek, kolejną rzecz, nad którą trzeba się zastanowić przed kupnem pierwszej frezarki, to jest rodzaj mocowania frezu. Znaczy, Może nie tyle co rodzaj, co rozmiar wrzeciona. Większość producentów frezarek oferuje tuleje wymienne i można bez żadnego problemu w takich frezarkach montować 2-3 rozmiary nawet frezu, ale u nas najbardziej popularnym rozmiarem jest frez z trzpieniem 8 mm. Troszkę mniej popularne są 6 mm, one z reguły są wykorzystywane w tych mniejszych jednoręcznych frezarkach, ale też bez żadnego dostępu są dostępne, nawet w marketach dość często się pojawiają. Bywają też frezarki z wrzecionem calowym, a dokładniej 12 cala, czyli 12,7 mm, i frezarki 1 czwarta cala to jest chyba tam 6,35 mm. I takie frezy też w dzisiejszych czasach, bez żadnego problemu w dobie internetu zakupów drogą elektroniczną, bez żadnego problemu można zakupić. W sklepach. 12,7 mm gdzieś widziałem w jakichś sklepach frezy, ale ogólnie są dużo rzadziej dostępne niż nasze frezy metryczne 8 i 6 mm. Też pamiętajcie o tym, że frez 1,4 cala, czyli te 6,35 mm, jeżeli mamy taką frezarkę z takim mocowaniem, na pewno frezy 6 mm nie będą pasować. 6-milimetrowe frezy będą wypadać, i na odwrót, w 6 mm wrzeciono w taką tulejkę nie wsadzimy freza 6,35. Pomimo, że to są 35 setnych tylko milimetra, te frezy nie pasują. Także warto na to zwrócić uwagę. Znowu, jeżeli już weszliśmy w temat frezów, jeżeli już wiemy, na jaką frezarkę, na jakie frezy chcemy wybrać, to kolejnym takim pytaniem dla początkującego Majsterkowicza jest, jakie frezy kupić. Bardzo często spotykam się z takim pytaniem, czy frezy marketowe są wystarczająco dobre, czy po prostu lepiej je odpuścić, dołożyć i kupić zestaw porządnych frezów. Oczywiście słuchajcie, no, jeżeli was na to stać, kupcie porządne frezy, na pewno na dłużej wam posłużą, ale kupując z reguły takie frezarki, bardzo często. Sprzedawcy oferują w kompletach zwykłe jakieś marketowe frezy w takich pudełeczkach. Tam nie wiem, chyba po 6 czy po 8 sztuk tych frezików jest, różnego typu. Jeżeli macie takie frezy, na początek w zupełności Wam wystarczą. Posprawdzajcie, jak Wam się frezuje. Uważajcie tylko na początku delikatnie ze zbiorem. Nie szarżujcie tymi frezami. Te frezy nie mają takiej dobrej wytrzymałości, że na raz się. Przeleci frezem i rowek już jest zrobiony. Ja stosuję taką zasadę, że nie frezuję więcej na raz niż 1 trzecia frezu. Czyli, jeżeli fres ma. Tutaj gdzieś mam jakiś fres. Jeżeli taki fres ma, nie wiem, około. powiedzmy 9 mm średnicy. Nie frezuję na raz więcej niż 3 mm. I tak samo wiąże się to z głębokością. On tutaj gdzieś ma, nie wiem, około. Powiedzmy 1,5 cm, tak głębokości. Nie frezuje naraz głębiej niż 5 mm. Jeżeli rowek jest oczywiście głębszy, no to najpierw 5 mm, później drugie 5 mm, ale żeby nie zagłębiać od razu naraz pełnej głębokości frezu. Pamiętajcie o tym, bo bardzo łatwo jest uszkodzić, spalić frez, zniszczyć materiał, a później niestety praca od nowa, pieniążki wydane na kolejne frezy. Jeżeli macie już. W zestawie taki zestaw właśnie podstawowych jakichś frezów i zaczniecie nimi pracować, to bardzo szybko zwrócicie uwagę, że nie wszystkie frezy wykorzystujecie. Yy, frezów jest naprawdę, słuchajcie, bardzo mnogo. Także jest bardzo duży wybór, są różne średnicy, różnych profilów, yy, pod różnymi kątami te ostrza są. Także do każdej pracy praktycznie będzie nam potrzebny inny frez. Yy, jeżeli kupujemy frez, który wiemy, że będziemy często korzystać, kupmy go dobrego, dobrej firmy, sprawdzonej. Tak żeby posłużył nam dłuższy czas, a nie żebyśmy po prostu co drugi, trzeci dzień latali do marketu i za kolejne 50 zł kupywali kolejną marketówkę, która znowu nam wytrzymała po prostu no, niezbyt długi czas. Jeżeli chodzi o frezy, to przez ten czas co ja się zajmuję tym. I korzystam z frezarek, to tak naprawdę, słuchajcie, ja używam frezów tutaj naprawdę mam dość sporo, a tak naprawdę używam wciąż jednych i tych samych. Niektóre frezy jeszcze od nowości leżą, nigdy nie były używane. Teraz Wam powiem podstawowe, takie, których ja używam. To będzie ten, ten, taki, powiedzmy, i taki. To są słuchajcie, cztery frezy, które ja zazwyczaj używam. Pierwszy frez to jest frez z łożyskiem kopiujący. Bardzo często się przydaje z tego względu, że jeżeli mamy jakiś szablon albo kilka elementów, które chcemy zrobić identycznych i mamy jeden element już gotowy, to od tego elementu możemy wyfrezować takim frezem kopiującym Drugie, takie, drugi taki sam materiał, który będzie identyczny jak ten pierwszy, łożysko jest dokładnie tej samej średnicy co rozstaw ostrzy. Także łożysko, jadąc tam po szablonie, frezuje materiał ostrzem i mamy dokładnie to samo co chcieliśmy uzyskać. Kolejnym frezem jest fres palcowy. Nie jest taki sam jak ten poprzedni, tylko nie ma tego łożyska. To jest fres palcowy, rowkowy do wykonywania rowków w materiale. One są oczywiście różnej średnicy, różnej długości, także wybór narzędzia dopasowujemy do tego, co chcemy uzyskać. uzyskać. Kolejnym frezem, który często wykorzystuję, jest frez zaokrąglający. Też ma łożysko, które jedzie po materiale i jak widzicie ostrze jest okrągłe, półokrągłe takie, znaczy no tutaj akurat ćwierć okrągłe, i ten frez załamuje nam krawędzie. Bardzo często go używam. One są oczywiście również też różnych rozmiarów, są mniejsze zaokrąglenia, są większe. Ja osobiście mam cztery rozmiary tych frezów i wszystkie cztery wykorzystuję dość często. Także jeżeli wiemy, że jakiś frez będziemy korzystać. Kupmy frez dobry. Zwłaszcza takie zaokrąglające palcowe takie do rowków, czy, czy, czy frez kopiujący z łożyskiem. Je na pewno będziecie często wykorzystywać i te frezy warto mieć dobre. Są też różnego rodzaju freze, frezy profilowe. Jeżeli chcemy jakąś ozdobną listwę wykonać, gdzie chcemy mieć jakieś zaokrąglone kształty, to już są frezy Słuchajcie, pod konkretną pracę, pod konkretny projekt. I tutaj po prostu frezy już dostosowujemy do tego, co chcemy po prostu zrobić. I tutaj znowu kolejne pytanie, bo jeżeli masz do zrobienia listwy, powiedzmy, przypodłogowe i tych listew masz dużo do zrobienia, no to też oczywiście kupię dobry frez, bo on mi się zwróci na, przy takiej pracy, ale jeżeli, nie wiem, no chcę uzyskać jakiś żądany kształt, ale nie wiem, no to jest, szybka praca, szybki projekt, jednorazowy. Wiem, że przez długi, długi, długi czas nie będę wykorzystywał tego frezu. Szkoda jest wydawać kilkaset złotych na nowy frez dobrej firmy. Wystarczy wtedy marketowy. Tylko liczmy się z tym, że marketowym frezem trzeba wolniej, delikatniej frezować, mniejszym zbiorem, ale też na pewno da radę to zrobić. Wszystko też, tak jak powiedziałem prędzej, jeżeli chodzi o wybór frezarki, wszystko tyczy się też naszego portfela, tak? Wracając do naszego pytania podstawowego... Jaką frezarkę powinien wybrać początkujący majsterkowicz? No, muszę wrócić do tego, co powiedziałem na samym początku. tak? Od tego wszystkiego, jaką wybierzemy, zależy nasz budżet No i to, co będziemy robić. Musimy uwzględnić właśnie, jakie prace będą wykonywane, czy mniejsze, czy większe. Czy potrzebujemy małą frezarkę z mniejszą mocą, czy potrzebujemy większą frezarkę z większą mocą. Na pewno prędzej czy później każdy majsterkowicz posiadający frezarkę będzie chciał ją zamontować pod blat, tak jak tutaj. No i tutaj lepiej, dużo lepiej jest kupić większą frezarkę o większej mocy niż malutką. Są takie malutkie frezarki jednoręczne, które mają wymienne przystawki. Tutaj świetnym przykładem takiej frezarki jest Makita RT. O 700, coś tam, coś tam, która ma w swoim zestawie przystawki taką jak tutaj, małą. Ma też przystawkę umożliwiającą frezowanie pod kątem, ale ma też, właśnie, frezarkę z dwoma uchwytami, którą możemy trzymać tak jak tą dużą. Ale pamiętajcie jedno: nie ma czegoś takiego, że jakiś sprzęt jest. Tak fajny, tak idealny, że nadaje się do wszystkiego. Jak coś jest do wszystkiego, to wiecie, do czego jest. I niestety nie wyobrażam sobie, pomimo to, że można tam tą frezarkę trzymać w dwóch rękach mocno i stabilnie. Nie wyobrażam sobie frezowania dużych elementów dużymi frezami. Znaczy, no nie wyobrażam. Oczywiście da radę to zrobić, tak, ale dużą frezarką zrobimy to dużo szybciej niż, niż po prostu małą frezarką, która ma przystawkę dwuręczną. Co jeszcze można powiedzieć o frezarkach? Przykro mi, że nie powiedziałem wam kupcie tą i tą, ale tak się nie da. Każdy ma inne gusty, każdy ma inne wymagania i każdy do czego innego ją potrzebuje. Film miał na celu nie wskazanie Wam konkretnego modelu czy konkretnej marki, tylko to, na co powinien początkujący majsterkowi zwrócić uwagę, to, żeby uświadomić Was, że są różne średnicy frezy, są bardziej dostępne, są mniej dostępne, żebyście, po prostu podejmując swoją decyzję, o wyborze pierwszej frezarki, żebyście wiedzieli na co zwrócić uwagę. Pamiętajcie jedno, kupcie najlepszą frezarkę. Na jaką was w tej chwili stać. To naprawdę prędzej czy później zaowocuje. Są ludzie, którzy mają powiedzenie, że ich nie stać jest na oszczędzanie. Nie kupują taniego markowego sprzętu z tego względu, że jak się popsuje, to uważają, że dlatego, że był markowy, znaczy, że nie był markowy, tylko właśnie marketowy. I po prostu jego żywotność jest o ileś krótsza i wolą zainwestować od razu w większe pieniążki i kupić sprzęt z górnej półki, który posłuży im długo, 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 długo. No ale niestety, no, nie każdego majsterkowicza stać na to, żeby wydać tysiąc czy, czy, czy grubo ponad tysiąc złotych na frezarkę. Na pewno też w komentarzach pojawi się pytanie, po co mi tyle frezarek. Tak samo się często pytacie, po co mi tyle wkrętarek. Po co mi tyle frezarek? Dla ułatwienia i wygody mojej pracy. To jest to, co powiedziałem prędzej. Potrzebuję wyfrezować coś większego. Biorę dużą frezarkę w rękę. Duży frez, mocna, mocna frezarka, szybciej i łatwiej coś zrobię w większym materiale. Mała oczywiście jest poręczniejsza, jeżeli chodzi o zaokrąglanie krawędzi, o jakieś małe rowki, o frezowanie napisów. Wtedy nie bawię się z dużą, nieporęczną frezarką, którą muszę trzymać z dwiema rękoma, tylko biorę małą. Także jest to wygoda, co nie zmienia faktu, że dużą frezarką nie zrobię tego samego. Oczywiście, że zrobię, tylko mówię, no to jest po prostu wygoda. Warto też, jak będziecie już mieli frezarkę... Prędzej czy później, jak już wspomniałem, wsadzicie ją pod blat, pod stolik. Będzie Was też irytowało to, że Mając ją pod, zamontowaną pod stolikiem, potrzebujecie wyfrezować coś z ręki, że musicie ją wyciągać, wykręcać, demontować, brać ją w rękę, później robić, później znowu potrzebujecie ją pod stolikiem, znowu musicie ją montować pod stolik. To są kombinacje, to są stracony czas i tak dalej, dlatego ja mam kompletnie inną frezarkę pod latem, która siedzi tam cały czas, nie wyciągam jej, a po prostu gdy potrzebuję... Wyfrezować co z ręki mam po to drugą frezarkę. Dlatego kilka frezarek też się przydaje. Nie jest to jakiś tam mój wymysł czy coś. To jest po prostu dla wygody i oszczędzenia czasu. Mam nadzieję, że powiedziałem Wam wszystko. Znaczy wszystkiego pewnie na pewno nie powiedziałem, ale to co akurat w tej chwili przychodziło mi do głowy, to mam nadzieję, że poruszyłem te wszystkie tematy. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pytania nurtujące Was, chcecie kupić właśnie pierwszą frezarkę, nie wiecie na co jeszcze zwrócić uwagę, macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Proszę Was nie piszcie do mnie na Facebooka, bo ja naprawdę bardzo, często, bardzo rzadko tam zaglądam i bardzo rzadko odpisuję, dlatego niektórzy po prostu piszący do mnie na Facebooka długo czekają na odpowiedź. Piszcie na komentarze, na komentarze odpisuję praktycznie codziennie, codziennie zaglądam na YouTube'a, także Codziennie, jak widzę, że są jakieś komentarze, na każdy staram się odpowiedzieć jak najszybciej. Także śmiało piście. Odpowiem na każde wasze pytanie lub zapraszam was na forum kornikowo.pl. Tam praktycznie też jestem codziennie. Nie ma mnie, są inni ludzie, którzy też mają pojęcie yy, duże, nawet większe ode mnie, jeżeli chodzi o frezarki. Mają inne sprzęty, mogą doradzić coś innego, podpowiedzieć coś ze swojego punktu widzenia, ze swojej perspektywy. Także zapraszam Was na forum kornikowo.pl. Tam wszyscy spotykają się, dzielą się wiedzą. Jeden drugiemu zawsze pomoże, zawsze doradzi. Zapraszam Was również na grupę i kanał Pasjonaci w dechę. Tam też chłopacy dzielą się swoją wiedzą. Jeżeli ktoś ma jakieś nurtujące pytanie. Piszcie, czy w komentarzach, czy na grupie na Facebooku Pasjonaci w DH. Na pewno chłopacy, dziewczyny też są na grupie, także chłopacy i dziewczyny chętnie wam odpowiedzą na te Wasze nurtujące pytania. A tymczasem cóż, do następnego filmu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam.